Miłości moc, miłości moc, miłości moc. Witam Ciebie i siebie w godzinie świtu nowego czasu świata. Tak oto ten czas różni się od poprzedniego dosłownie wszystkim. Nie tylko godzinami, dniami, miesiącami, bo nazwy mają podobne, jeśli nie takie same. Różni się tym, iż ten świt czasu wprowadza nas w nowy standard świata, w nowe gęstości i jakości wydarzania. I tak oto wchodzimy w okres rzeczywistości, w którym to dawne moce, dawne zwierzchnictwa sztuczne, ziemskie, systemowe przestają mieć jakąkolwiek jurysdykcję nad człowiekiem. Oto czas wolności. Czas, w którym wchodzimy w taki rozdział siebie, w taki rozdział swojego własnego wydarzenia na ziemi, jak i również w taki rozdział świata, który jest tą właśnie upragnioną, zmanifestowaną przez nas wszystkich kolektywnie wolnością. I dla większości z nas przebiega to przez ogromne zmiany. Dla większości państw, dla większości krajów przebiega to przez burzenia starych systemów, przez pozbywanie się tego, co nie działało. Ale to, co widzicie na własne oczy na terenie Polski, na terenie Ukrainy, na terenie Rosji, na terenie Kanady, jest, uwaga, czystym powstaniem i w tym powstaniu światła, w tym powstaniu wartości w człowieku, w tym przebudzeniu udział musiały wziąć, jak zazwyczaj, zarówno siły światła, jak i siły ciemności. Tak oto siły ciemności reprezentujące stary świat, konflikty rozwiązywane bombami, reprezentujące to, co dziś obraca człowieka przeciwko człowiekowi na granicy, na której protestują pomiędzy Kanadą i Stanami Zjednoczonymi kierowcy, to jest ogromnym symbolem i radzę każdemu, włącznie ze sobą, wpisać to sobie w krew, tak jak w historię wpisaliśmy Rosę Parks albo polskiego agenta Bolka, niegdyś w nieco lepszym PR-ze. Zwróćcie uwagę na to, iż widzimy, jak społeczeństwo staje po stronie swojej wolności. Zbiorowo. Nie tyle nagle, co w rosnącym, nieustającym, zwiększającym się buncie. Władze Kanady dopuściły się takiego bestialstwa, iż kierowcom strajkującym na granicy odbiera się ich zwierzęta, jeżeli mają przy sobie, w swoich samochodach, swoje psy, swoje koty. Następnie przez kilka dni się je trzyma, a kiedy kierowca nie zgrzecznieje mimo takiego wyraźnego szantażu, to pies bądź kot jest usypiany. Niestety, kochani, nie wiem, czy macie to w swoich wiadomościach, ale tutaj tak zwana władza upodliła się i zniszczyła całkowicie imię tego, co kiedykolwiek powinno być nazwane władzą i okazali się nędznymi, nie tyle zaplutymi karłami reakcji, co pachołkami, które nie służą już niczemu, prócz utrzymaniu dawnych wynaturzeń. Wprost można powiedzieć demonicznym siłom, które usiłują wciągnąć świat z powrotem w tragedie i traumy przeszłości, zamiast, no właśnie, zamiast co? Tu nie ma pozwoleń, nie podlegamy takim siłom. Pamiętajcie, te siły człowieka nie dotyczą, dopóki on im nie pozwoli. I teraz, widzicie, wchodzimy w temat najważniejszy. Wolność, pozwolenia, zezwolenia, zgody. Oto każdy człowiek, iskra Boża na ziemi, światło ze źródła w delegacji w warunkach ziemskich, jest tutaj ze swoim najważniejszym zadaniem. Żeby się zdarzyć, a więc, żeby wydarzyć siebie. Na tyle głośno, na ile chce,
z taką mocą, jaką na tej ziemi rozwinie, jaką potrafi się posłużyć, ale każdy z nas potrzebuje się zdarzyć, wydarzyć siebie, dać siebie światu, tak jak każdy kwiat rozkwita aż po brzegi molekuł tym, co wpisane w DNA, tak i ty, i ja, i każdy ma potrzebę na ziemi, w ziemskim życiu się spełnić. Tymczasem cały system uwity wokół człowieka, w który wpisywany jest już jako noworodek przez swoich rodziców, cała ta gra, ta zabawa w monopol, co do której wcale być może nie miałbyś ochoty zagrać, gdyby ktoś ci powiedział o tym, na czym to polega, całe to, można powiedzieć, stare, zużyte ścierwo dawnej administracji w tej chwili zanika do ostateczności i to, co widzimy, ten korytarz transformacji, ten most przejścia pomiędzy jednym stanem a drugim stanem, jest tak naprawdę i czasem, i przestrzenią naszego wyboru. Teraz okazuje się, kto naprawdę szanuje swoje spirytualne, swoje najwyższe, najbardziej efemeryczne atomy istnienia, czyli swoją duszę, a kto tylko udawał i bawił się w duchowe, no jakieś takie gry i zabawy, bo mu się nudziło. Ale jednak tą Coca-Colę lubi pić, a jak postraszyli z telewizji, to się zaszczepionkował, no bo kazali, bo to z góry przyszło. Z jakiej góry to do ciebie przyszło, synu i córko? Kto ci powiedział z góry? Pan Zenek z 8 piętra? Bo na pewno nie Bóg. Otóż ludzie stanęli przed wyborem, w którym, jeżeli taki wybór mieli faktycznie, fizycznie, w którym, jeśli postąpili za strachem, to są skończeni. To ich genom nie przekazany jest dalej, ich informacja zacichła, bo tak oto ten czas oddziela owce od kóz. I to, co tchórzliwe, nie przemnoży się dalej. Nie da swojej informacji, bo nie buduje. Tak oto dopuszczone zostanie do tego, jeśli liczba ludności zostanie zmniejszona, bo mniej dusz po prostu będzie powracać. Dlatego, że zerwały swój święty sznur światła, który łączy jako żywcza pępowina ze źródłem i zawsze wskazuje adres do domu i daje tobie dom boskiej energii w tobie, tak to zerwali stamtąd i dali jakiejś firmie do dyspozycji i ta firma teraz jest właścicielem nawet tego genomu. Przeczytajcie sobie, generalnie rzecz biorąc, jak ludzie z zasobów boskich stali się zasobami korporacyjnymi. I to tak w zupełności, można powiedzieć, legalnie i pod płaszczykiem, a dokładniej lekarskim fartuchem, mającym przekonać ich, że ktoś im właśnie robi dobro. Kochani, tak oto świat został podzielony. Gęstości oddzielają się od siebie, ale człowiek jako gatunek, człowiek jako istota wyewoluował. I czy jest po jednej, czy po drugiej stronie tej tworzącej się barykady, to nie chcę już przez tę barykadę rzucać w drugą grupę granatami. Ludzie stali się bardziej wysublimowani, delikatniejsi, są zmęczeni, nie są w nastroju do konfliktów, choć oczywiście jest to bardzo podsycane. Nadeptuje się im na głowę, bo ci stary, wyglądający jak takie wyprute z życia kukły politycy, zrobią wszystko, żeby ich wypłaty do końca życia były im płacone w tej lub niebiańsko większej wysokości, no i oczywiście, by ich dzieci i ich dzieci też zostały utrzymane, bo to pasożyty, które się dorwały do uzysku, no i niestety po prostu żerują jak kleszcze politics, czyli dużo kleszczy na narodzie. Niemniej jednak, dokładnie ta warstwa w tej chwili jest całkowicie obnażona ze swoich kłamstw. Kanadyjski polityk, figurant, który wypowiada się o tym, jak to należy karać kierowców za protesty, całkowicie brzmi jak Adolf Hitler i gdyby tak mu przywiesić wąsik, to właściwie nikt nie zobaczyłby różnicy, gdyby nie to, że gada po angielsku,
lub pewnie po francusku też, jak wiadomo, z Kanady. Kochani, to, co jeszcze 2-3 lata temu, 4, wydawałoby nam się nie do zaakceptowania, dziwne, niepasujące, abstrakcyjne, niewygodne w głowę i absolutnie nie do pojęcia, tak dzisiaj forsuje się, wmawiając się ludziom ich tak zwane dobro. Kochani, oto czas wolności, czas wzięcia życia w swoje ręce i ci, którzy tego nie lubią robić, pewnie oddadzą swoje życie w ręce innych, jak zwykle. Zawsze taki wybór mieli, mieć będą, na tym świat polega. Ale ci, którzy przebudzili się i zależy im na budowaniu własnej rzeczywistości, jak i również zależy im na tworzeniu świata, współtworzeniu ze wszystkimi obecnymi, tacy ludzie zabiorą swój czas z tych bezsensownych czasów i miejsc, gdzie wcześniej go topili i być może oddadzą go na przykład sobie. Pamiętaj, jesteś najważniejszą pracą siebie, bo gdy patrzysz w lustro, to widzisz dokładnie to ciało i tego człowieka, którym dusza zaplanowała wygrać tę inkarnację. Lub też może nie tyle, bo porzućmy schemat i wszelkiego rodzaju archetyp gry. Życie jest na poważnie, to nie są ćwiczenia. Teraz doszliśmy do takiego etapu, w którym po trenowaniu całożyciowym do bycia sobą, po uczeniu się, którędy się jest sobą, mamy właśnie w całkowitym świetle i cieple siebie, czyli w pełnej miłości siebie, w pełnej wspaniałości siebie się objawić. Czyli siebie objawić, dać siebie w oczy świata. Teraz jest dla każdego z nas takie bardzo ważne przebudzenie, bo polega ono na tym, że wewnętrzne światło, budząc się wraz z wiosną, wraz z mocą archanioła Ariela, który jako lew Boży zgłaśnia w nas odwagę, to słoneczne światło, które doprowadzi wszystkie rośliny do tego, by przypomniały sobie o tym, że życie jest wspaniałe, również przebudzi coś w Tobie. To wiosenne słońce spowoduje prawdziwą, najwspanialszą do tej pory w historii Ziemi wiosnę, zmartwychwstanie i powstanie ludzkości. Nie tyle wiosny ludów, nie tyle polityczne postulaty za i przeciw, co całkowicie uwolnioną ludzką cząsteczkę, całkowicie uniesioną do innego myślenia. Taką, która wygęściła się z kodu agresji. Taką, która zaprzestała konieczności życia dawnym złem tylko dlatego, że je zna i z powodu oswojenia, z powodu przyzwyczajenia przedkłada to nad potencjalne przyszłe dobro. Tak oto ludzkość z powrotem, ta, która została przy życiu, jak wiadomo, te liczby wcale nie są tak drastyczne, jak nas straszono. Oczywiście w zależności, którą telewizją człowiek sobie wybiera, truć głowę. Niemniej jednak już teraz większość przeciera sobie oczy po ostatnich 2,5 roku bardzo potężnej mgły i nagle dochodzi do wniosku, że właściwie to dużo nam przez te ostatnie lata wmówiono. Do wielu rzeczy nas zmuszono w imieniu tego wmówienia. I jak to szatańskimi narzędziami, wiele nam po prostu wepchnięto, wkłamano i wciśnięto przemocą. Tymczasem przebudziliśmy się i zwróciliśmy uwagę, że nadal tego nie chcemy, że to nie jest nasze. Ludzkość zaczyna swoim polem morficznym, swoją zbiorowością, masą tej zbiorowości, wspólną inteligencją tej zbiorowości, biologiczną inteligencją, zaczyna odpierać ten wirusowy, hakerski atak, który został nam niestety bardzo mocno wprogramowany i cały czas jest utrzymywany w działaniu. Lecz uwaga, nasze całkowicie osobiste relacje wobec tego i podejścia do tego się zmieniły. Niegdyś ludzie bali się tego, że są obserwowani. Dziś coraz więcej z nas zna, powiedzmy, to spojrzenie na rzeczywistość, w którym jednak przyznaje, że wszyscy są obserwowani i czy to widzicie Bóg, czy obserwujecie Święty Mikołaj, czy FBI, bądź przekonany, że tam, gdzie jesteś,
patrzą na Ciebie jakieś oczy, jakieś postrzegania, jakiegoś rodzaju jest możliwa również, niekonieczna, ale możliwa obecność. I tak, jak przeważnie coś takiego ludzi dawniej powstrzymywało przed aktywnością, straszyło, przynosiło jakiegoś rodzaju dyskomfort, tak dzisiaj to inspiruje i pokazuje coś zupełnie nowego. Jesteś obserwowany? Wspaniale. Ucz tego, który Cię obserwuje. To Ty masz przewagę. To Ty decydujesz, co on zobaczy. Nie on decyduje, co Ty zrobisz. Zobacz siebie jako nauczyciela rzeczywistości. Jeżeli uważasz, że nie dogadasz się z człowiekiem, nie mów do człowieka. Mów do światła Chrystusa w nim. Mów do boskiej cząsteczki w nim. Mów do Jego miłości do życia. Mów do Jego uczuć do rodziny, jeżeli ma je w potędze. Zwracaj się dokładnie do tych cech, które chcesz powiększyć swoją uważnością, które chcesz wesprzeć. Oto czas, w którym możemy skupić się albo na całym paskudztwie życia, albo na tym, co tak naprawdę to życie może przynosić i co przyniesie, jak się uprzemy. Zwycięstwo się ustanawia, a następnie się w nim zostaje. Gdy ktoś każe Ci coś zrobić, a Ty za tym podążysz, uznajesz możliwość tej osoby, jurysdykcję tej osoby, by Ci coś nakazywać. Jeżeli ustalisz sam ze sobą, że tak nie jest, miej odwagę to okazać. Miej odwagę ująć się za tym, w co wierzysz. Oto czas pokazania, w co się wierzy. Oto czas uparcia się i stanięcia po swojej stronie, za sobą i w imieniu siebie i swoim. To, co dzieje się na granicy polskiej, ukraińskiej, białoruskiej, jest niczym innym, jak próbą starego systemu do wystrzelania swoich starych zabawek, bo trudno się je utylizuje i dużo to kosztuje, a są jeszcze rzekomo ubezpieczone na kilka miesięcy. Niemniej jednak nie dojdzie do żadnego ataku i wszystko jest powstrzymane i wykluczone z przyszłości. I jeden chory, bardzo chory fizycznie polityk z bardzo chorą ambicją i bardzo chorymi planami nie zostanie współczesnym carem. Jest mu to odebrane i wszelkie jego próby powiększenia sobie swojej potęgi i swojego imienia w tej chwili spełzły na niczym. Ze względu na to, iż to z Polski wyszła iskra i ta iskra wszędzie tam, gdzie wyszła, spaliła wszystko do poziomu czystej prawdy. A to, że komuś marzy się przywrócenie granic sprzed starych atlasów, to jest tylko i wyłącznie histeryczna fanaberia jakiegoś panolka, który sobie zadecydował, że coś takiego zrobi, bo chyli się ku zachodowi, widzi swoją śmierć już na horyzoncie, a chce się wpisać w książki nieco ważniej, bo to jedyna ważność, którą ma. Kochani, wyślijcie temu człowiekowi w przyszłość, w przeszłość, tam gdzie sięga, to, co uważacie, że jest mu potrzebne. Pracujcie z realiami tej duszy, pracujcie z realiami tych dusz, które wygęszczają się z agresji, ale nie umieją tego zrobić inaczej, niż wybiegując ją, wywrzaskując ją i wybijając ją po prostu w kierunku innych. Dlatego, że jeżeli czegoś nie potrafisz przerobić, a to zawierasz, to usiłujesz wymazać tym innych. I oni dokładnie to robią, jako ofiary zarówno systemu, jak i swojej własnej, osobistej przeszłości, z pewnością nie poradzili sobie z wieloma rzeczami, które zawierają, więc mszczą się za to na innych. Przekazują to dalej. Wydaje im się, że zrzucając to napięcie, nie będą sami tego czuli. Tymczasem jest to kompletnie degradujące i zamiast budować, zrzuca do Hadesu wszelkie próby wzrostu i elewacji i w związku z tym zostanie to unicestwione przez naturalne pływy i procesy życiowe świata. Niezależnie od tego, ile w tej propagandzie będzie uporu, tak w naszych sercach jest bardzo silny radar na to, co jest prawdziwe, a co nie jest.
I zdajemy sobie sprawę, niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy, że nasz kraj, Polska, jest najbezpieczniejszy. Obejrzyjcie nagranie, które umieściłam dla Was na YouTubie parę miesięcy temu. Właściwie na tyle dawno, żebyście teraz mieli pewność, że widziałam doskonale ten moment, w którym dzisiaj siebie słyszymy i już wtedy miałam Wam do powiedzenia, a właściwie próbowałam do Was zaapelować o Wasz spokój w tym momencie. Jeżeli nie ma przyzwolenia w energii na to, by na miejscu, tam gdzie są gospodarze, tam gdzie są opiekunowie ołtarza, coś się stało, to się nie stanie. Dlatego też Rosja próbuje właściwie przyznać się do swoich rzekomych, dawnych granic, oczywiście osiągniętych jakąś przemocą, wiadomo, i usiłuje tak naprawdę powiedzieć, że wszystko, co stało się od wtedy do teraz, się nie liczy, bo tak naprawdę to oni są w domu. Kochani, to czas, żeby uprzeć się przy tym, co jest naszym domem. Jeżeli uważacie Polskę za swój dom, to polecam Wam jeszcze jeden rytuał. Rytuał Bezpieczny Dom. Jest na YouTubie, oczywiście za darmo. Jak każdy, który Wam polecam. I teraz weźcie sobie ten rytuał, włączcie go na swoim telefonie, bądź gdziekolwiek, gdzie jesteście i niech wszędzie w Polsce, niech w każdym miejscu w Polsce, gdzie Twoim zdaniem bezpieczeństwo jest konieczne, niech on zabrzmi, niech ma obecność. Wyślij go tam, gdzie Ty sięgasz, tam, gdzie sięga Twoja intencja, Twoje słowo, bo jest to rytuał uczyniony również i lata temu przy szczególnym złożeniu planetarnym, by ochronić magią tę Ziemię. Jest on dany światu i skorzystaj z niego, bo jest on również tym samym dany Tobie. A oprócz tego stwórz swój własny rytuał. Jeżeli te lasy, te łąki, te jeziora to Twój dom, to przygotuj mapę tego terenu. Mapę Polski, mapę swojego miasta, swojej wsi, mapę tego miejsca, w którym jesteś, być może nawet swojej własnej zagrody i domu, osiedla, a może Europy, jeżeli masz rozmach w planowaniu, albo świata, jeśli jesteś czyniącym i wiesz, że mówię w tej chwili do Ciebie, lub nawet galaktyki, jeżeli patrzysz z tej pozycji na rzeczywistość. I następnie całością światła siebie, całością miłości siebie wypełnij przestrzeń ponad tą przestrzenią, poniżej tej przestrzeni, całość tej przestrzeni. Rozprzestrzeń się miłością i światłem. Możesz namalować oliwą bądź wodą krzyż Ankh, egipski krzyż odrodzenia i życia. Odwołasz się wówczas do bardzo dawnej, bardzo potężnej magii. Jeżeli planujesz robić to kolorem, zielony bądź czerwony, inne, na tę chwilę odradzam. Tym razem jako nie odrodzenie, a antyrekomendacje. Pamiętajcie, by Polskę również otoczyć kręgiem soli, by otoczyć Polskę kręgiem ziemi, by otoczyć Polskę magią, która tu jest, być może drzemie, być może nie czuliście jej wcześniej, ale tak potężna to jeszcze nigdy do tej pory nie była. I teraz jako czyniący i obecni w domu polskim macie obowiązek, a jako czyniąca znajdująca się tu również mam ten obowiązek, by ten kraj, ten dom ochronić. I ten obowiązek podejmijcie w swoje światło, nie w swój instynkt. Podejmijcie ten obowiązek w swoje piękno, w swoją wrażliwość. Podejmijcie ten obowiązek w takie metody siebie i w takie pomysły siebie, którymi chcecie wypełnić rzeczywistość. Jeżeli nie widzicie siebie w ciosach karate, to ich nie planujcie. Jeżeli nie jesteście szczęśliwi, widząc siebie walczących z potworami, to nie próbujcie ich materializować. Unikajcie zasilania tego, co jest szkodliwe. Pamiętajcie, że my swoją postawą decydujemy. Zwłaszcza teraz, astrologicznie rzecz biorąc, gdy do 23 marca wciąż znajdujemy się w czasie, kiedy noc jest dłuższa niż dzień, a więc w czasie księżyca, a więc w czasie kobiecym, a więc w czasie, gdy
w cyklu akcji i reakcji, to reakcja kształtuje akcję prędzej niż akcja kształtuje reakcję. Dlatego zareagujmy odpowiednio. Zareagujmy wolnością. Wszelkie gesty wolności, które można teraz wpisać w świat, należy wpisać. Jeżeli potrzebujecie do tego odwagi, wpiszcie sobie webinar odwaga, wykład i rytuał. Pewnie znajdziecie również na tym samym YouTubie. Nie po to robię dla Was te materiały, nie po to nagrywamy dla Was i magię, i muzykę, żebyście z tego później nie korzystali. To są narzędzia do zmiany świata. Tego uczy alchemia i to potwierdza życie całożyciowo, całością praktyki w każdej gęstości. Pamiętajcie o tym, że nie jesteśmy tutaj jako krytycy czy cenzorzy rzeczywistości albo też zmian świata. Nie dostaliśmy popcornu do rączki i okularów 3D, żeby sobie obserwować. Jesteśmy tutaj jako boskie światło w delegacji, ażeby odmienić to, co znaleźliśmy niedziałającym, ażeby całkowicie o swoje życie, o swoją obecność zmienić tam, gdzie sięgamy, życie świata, życie swoje i przede wszystkim, żeby wprowadzić te zmiany, które są konieczne. Nie żeby na nie narzekać, nie żeby skupiać się na tym, że czegoś nie ma albo że dzieje się coś strasznego, tylko wszędzie tam, gdzie wiemy, jak powinna wyglądać ta prawidłowa wersja, żeby to przywołać, wyrazić, zmanifestować. Słowo ciałem się stało, ale co wówczas, kiedy nie było słów? Słowo ciałem się stało, ale co wówczas, kiedy słowa były tylko o krzywdzie, a żadnych słów, które prowadzą w górę życia, ani ku rozwiązaniom? Pamiętajcie, że ten czas na progu ery wodnika jest czasem bardzo mocnego przebudzenia mocy, dlatego że opadają wszelkiego rodzaju programy, iluzje, konieczności inkarnacyjne. Wygęściliśmy się jako ludzkość z karmy. Niektórzy z przyzwyczajenia jeszcze w tym chomiczym kółeczku biegają, tak samo jak często po wojnie, jeszcze przez ileś lat ludzie się chowają po lasach, nikt im tego nie zabroni, mimo że mówi się im, że wojna się skończyła, to w to nie wierzą, no i poza tym nie mają innego pomysłu na siebie niż chowanie się po lasach, bo na przykład nie wiedzą, w jaki sposób już inaczej żyć. Kochani, nasi ludzie, współcześni ludzie, też często nie wiedzą już, jak żyć, jeżeli nie jest to życie horrorem. Bardzo często nie zdają sobie już sprawy z tego, albo nigdy nie zdawali sobie sprawy z tego, jak żyć sztuką, jak żyć radością, jak dać światu siebie w tej formie artystycznej, zainspirowanej. Zawsze byli w trybie przetrwać, nigdy nie byli w trybie rozwijać się, rozmnażać, w trybie zwyciężać. Zamiast tego założyli, że nie jest to dla nich. Tam, gdzie jest jakaś porażka, tam czują swój dom. Kochani, nikt z nas nie jest na ziemi po lekcję przegrywania. Wzięliśmy życie na ziemi, sprowadziliśmy siebie w życie, weszliśmy w życie jako prawo boskie z prawem do wyrażania swojej wolnej woli całożyciową, z prawem do manifestowania swojej wolnej woli, z prawem do bycia sobą w całości i bez ograniczeń, z prawem, które gwarantuje nam naszą boską cząsteczkę uszanowaną. To, co dzieje się na świecie, zaprzecza tym prawom i usiłuje zamiast tego wklejać całym narodom jakieś naprędce sporządzone na kolanie przez głupoli prawidła, które niby to mają powstrzymać zamieszki na ulicach. Głupota nie powstrzyma prawdy. Stary system, broniący się blady trup, tak jak politycy, którzy go reprezentują, nie da nowemu życiu nic, co jest mu potrzebne, więc w naturalny sposób musiał odejść i zginąć i w tej chwili na jego gruzach widzimy wykluwającą się nową rzeczywistość i chociaż te same ryje w telewizji, to przez tych ludzi, ich przestrzeń życiową, ta zmiana też się przetoczy i nie ma możliwości, żeby ktoś pozostał poza tym. Jeżeli widzimy, że próbują się pazurami trzymać na stary sposób,
to po prostu możemy się uśmiechnąć ponad nimi, życzyć im również powodzenia w tej transformacji, bo mają z tym o wiele większy problem. I teraz, kochani, nasze życie ewoluuje w kierunku jasnym, w kierunku pięknym, w kierunku, w którym widać to zwycięstwo światła na przestrzeni każdego osobistego czasu, każdego osobistego przepływu. Ale jest to bardzo istotne, żeby temu poświęcić czas, żeby się na tym skupić, żeby faktycznie całożyciowo dokonać dokładnie tego tak, jak chcesz dokonać. W momencie, kiedy pozwalasz komuś Cię oceniać, kiedy pozwalasz komuś Cię nagradzać, kiedy pozwalasz komuś Cię opiniować, recenzować, dajesz temu komuś albo tej sile, albo tej, no, jakiejś reprezentacji czegoś, władzę nad sobą. Władzę, która Cię do czegoś obliguje, która sprawi, że albo będziesz się starał o coś, albo będziesz coś próbował, albo będziesz pracował na akord. Ale danie komuś władzy nad sobą sprawia, że Ty pod tą władzą faktycznie się znajdujesz. Oto czas wyzwalania się z takich władz. Czas zrzucania tych wszystkich okowów. Czas globalnego wyrastania z tej idiotycznej pozycji, która wielu uwięziła, mianowicie co ludzie powiedzą. Czas wygęszczania się z takiego nawet poczucia, że to jest konieczne, żebyśmy się czymś przejmowali. Oto nasze światło w obronie przed wszelką kontaminacją i krzywdą, którą w to światło próbuje się wtłoczyć, zaczęło się bronić. I uwaga, broni się w sposób niesamowity, w sposób bardzo skuteczny, w sposób majestatyczny, monumentalny, albowiem broni się odwagą. Oto budzi się w Tobie do pełnej odwagi, do pełnego światła, do pełnego ciepła, to, co sprawia, że Twoje serce się uśmiecha. To, co po wszelkich dniach zagrożenia, po wszelkich dniach zamętu wyrosło w Tobie, wykiełkowało albo umocniło się jako najważniejsze. Oto wszystkie takie próby odebrania Twojej uwagi, zdekoncentrowania się, to, co świat Ci w jakiś sposób doręczał, spełzły na niczym, bo tymi samymi oczami, którymi wcześniej być może wierzyłeś w jakieś programy telewizyjne, Ty teraz przyglądasz się rzeczywistości i widzisz ją zupełnie, zupełnie bez tej warstwy iluzji. I tak i Ty, choć może Ci się nie podobać to, co zobaczyłeś, dokonasz zmiany. Oto czas, w którym każda zmiana podjęta w kierunku życia, w kierunku dobra, w kierunku rozwoju, każda taka zmiana się uda. Jeżeli ujmiecie się za sobą, po prostu to wyjdzie. Zobaczcie, jak wielka jest gra na ludzkim strachu. Jak ogromna, potężna jest próba uderzenia całej zbiorowości. Próba przypomnienia w nas, czym jest wojna. Próba kopnięcia w nasz genom, żeby nam się odbiły słowa dziadka w dzisiejszych wnioskach. Nie ma na to już czasu ani miejsca. Jest to wykluczone z przyszłości i Polska jest tego najdoskonalszym przykładem. Oto stare rozwiązania nie mają czasu i miejsca. Staniemy się, tak jak już jesteśmy, inspiracją i nauczycielami niepodległości dla wszystkich narodów. Oto iskra wyszła z Polski. I wszędzie tam, gdzie trafiła, tam pokazuje i uczy, że niepodległość to nie jest taka sobie iluzoryczna sytuacja, w której nikt się do Ciebie nie czepia i możesz słuchać muzyki w autobusie na głos. Niepodległość to wówczas, kiedy ktoś bądź coś usiłowało Cię podporządkować, wepchnąć pod prawo, pod słowo, zmusić do pokory, w jakiś sposób wymusić na Tobie podległość, a
Ty ten warunek zrzuciłeś. Pozbyłeś się tego. Pokazałeś, jeżeli Twoja wolna wola jest inna niż to, co na Tobie wymuszano, że Twoja wolna wola jest dla Ciebie na tyle istotna, iż jej dokonasz. Iż to właśnie ją wydarzysz. I w związku z tym bardzo ważne, żeby pamiętać, że w tym czasie wolna wola to właśnie ten święty głos, który i w całej intuicji słychać, i w uczuciach, i w emocjach, i w kierunkach. I warto sobie w tym czasie świata zadać pytanie, czego chcemy, do czego naprawdę dążymy, dlaczego to jest takie ważne. Jeżeli nie wiecie, dlaczego Bóg rapu klęknął na Super Bowl, jeżeli nie wiecie, o co cała ta awantura na granicy z Kanadą, jeżeli nie wiecie, jaka jest sytuacja na granicy Polski i Rosji oraz Białorusi, to się dowiedzcie. I całością siebie i swojej mocy, w obrębie swojego wydarzenia, wyraźcie słowo ponad tym. Co zakańczacie, co wspieracie, co wykluczacie z przyszłości. Czemu nadajecie śmierć, w czym wzmacniacie życie i co zamykacie w dawnym standardzie rzeczywistości, gdyż weszliście w nowy i konsekwentnie tym nowym żyjecie. Oto czas, by nauczyć się posługiwać mową, słowem, narzędziami, którymi zdawałoby się, bawimy się albo korzystamy z nich od początku życia. Ale na dobrą sprawę, dokładnie na dobrą sprawę, niewielu potrafi robić to z całkowitym zaangażowaniem i z całkowitym wykorzystaniem możliwości dokładnie tego, co się dzieje. Kochani, alfabet, cyfry, pismo, słowo. Zwróćcie uwagę, jak potężne mamy narzędzia. Ustanawiam swój dom bezpiecznym i wszędzie, gdzie sięga moja obecność, tam obecność ma bezpieczeństwo. Jestem bowiem bezpieczeństwem, uzdrowieniem i życiem. Abrakadabra. A Ty po swojemu, lub powtarzając moje słowa, każdy, który mnie słyszysz, to czas nie, żeby się zastanawiać, którędy to się potoczy, nie, żeby myśleć i kombinować i przeliczać potencjały, na co jest możliwość, na co nie, tylko żeby zadecydować, jak ma być, jak chcesz, żeby było. Każdy decyduje osobiście i Bóg nie liczy głosów, aniołowie nie biegają nad naszymi głowami, żeby sprawdzać, kto w modlitwach chce zadymy, a kto nie. Ale całe życie spojrzane z góry jest jak żywa substancja wody, która od wewnątrz decyduje, o czym ta woda popłynie. To aż tak świeca zareagowała. I gdy decydujesz, o czym płynie Twoja woda, czym wypełniasz sekundy swojego życia, czym wypełniasz siebie, a tym samym sobą, życie innych, gdy tylko się zdarzasz, gdy przydarzasz siebie, gdy łączysz swój czas z ich czasem, tak oto jest teraz swój czas, by decydować, czy jesteś osobą wolną, czy niewolnikiem. Czy pasuje Ci bycie pracownikiem systemu, bycie w czyimś planie, realizowanie jakiegoś rodzaju toku kariery czy życia, który ktoś Ci zaplanował? Czy może masz na siebie plan? Czy może znajdziesz w sobie odpowiedzialność, by wydarzyć siebie całożyciowo, samodzielnie? Oto Twój czas. Zawsze był Twój, ale teraz widzisz i rozumiesz to bardziej. Oto czas, kiedy warto, niezależnie od Twojego poziomu zaangażowania w magię, zaangażować się w życie i faktycznie swoją decyzją ustanowić
te prawa, które, uwaga, ty możesz ustanowić. Bo w swoim domu to ty ustanawiasz i uwaga, będzie lekko po rosyjsku, prawo miru. A więc prawo przestrzeni, prawo pokoju, dokładnie rzecz ujmując. Więc to ty decydujesz, co z twojego punktu widzenia, z punktu widzenia gospodarza, mieszkańca, właściciela domu, tego, który jest opiekunem przestrzeni, co jest pokojem. I gdy spisane jest słowo pokoju, słowo wojny nie ma miejsca, ponieważ pokój jako światło wypełnia szczelnie cały czas, który w danym miejscu płynie. Dlatego też spiszcie prawo pokoju. Niech każdy wyrazi błogosławieństwo. Może być w komentarzach na tym YouTubie. Zatwierdzę rytualnie dla tego kraju, który uważa za swój dom. Dla Polski, dla Stanów, dla Kanady, może dla Ukrainy. Jeżeli jesteście w stanie zrozumieć to, co do was mówię i to dociera i chcecie stanąć również po tej stronie wolności, rytualnie chcecie tego dokonać, to wszyscy, którzy rozumiecie, podążcie i każdy w swoim stylu, ale każdy do przodu i do góry, w przyszłość i ku Bogu, wygęszczając siebie, a wraz ze sobą cały swój wpływ świata, całą energię siebie z dawnej brutalności, z dawnych metod, które zakładały przemoc jednego człowieka nad drugim. Przemoc, czyli silniejszą moc nad czyjąś mocą. Otóż mamy moce połączyć, ażebyśmy stali się gatunkiem w pełni mocy, w pełni swojej boskości, w pełni miłości, którą możemy żyć, którą możemy osiągnąć, a nie obracać się swoimi mocami przeciwko sobie. Czy my jesteśmy czyimiś pokemonami, które później wrócą do pokebola, jak już się odpowiednio zmęczą na polu bitwy? Kochani, na tej planszy krew jest prawdziwa. Dlatego też nie dawajcie takiej energii kreacji, energii wiary na coś, czego nie chcecie wspierać. Jeżeli macie kontakt z informacjami o konflikcie zbrojnym, co na przykład wam zaburza myślenie, czy też zatruwa waszą rzeczywistość, to spójrzcie na to z takim sprytem i z taką mądrością, która pomoże wam i tak tę sytuację przekształcić w najbardziej pozytywną możliwą sytuację. Czyli ucieszcie się, że to właśnie wy dostaliście w oczy takie energetyczne paskudztwo i w imieniu całego światła w sobie zakończcie obecność tego w przyszłości. Od tu i teraz, po każdy czas, w którym macie obecność i przez każdą wodę świata, która zawiera choćby echo waszego imienia. Tak oto znajdujemy się w czasie, w którym albo podpowiada nam nasza odwaga i wówczas cieszymy się na każdą możliwość rozwoju, wzrostu i zmiany, albo straszy nas nasz strach. Tak jak w dawnych kreskówkach aniołek i diabełek, z tym, że nie radzę słuchać tego drugiego, bo gdy podpowiada ci głos, który na starcie w ciebie nie wierzy, który na starcie uważa, że się skompromitujesz, to ten głos będzie kładł tak ciężki impact na twoje kroki, że prędzej czy później ty, idąc za tym i słuchając go, faktycznie się wywalisz. Gdyby artyści, mistrzowie ceremonii, którzy wystąpili na Super Bowl, prezentując 5 domów na scenie w oczy całemu światu, 5 domów magii i muzyki, lecz przede wszystkim jako artyści nazwali to wartościami, które sami w życie wnoszą. A więc dom sztuki, dom uzdrowienia, dom wolności, dom zwycięstwa, dom wiary. I każdy z nich, dając miłość w to, co robi, w swoją obecność, uniósł
te energie i te dedykacje najwyżej, przez realia wolności, jako symbol, jako rytuał, jako ceremonia, doskonale ważne, wspaniałe, niesamowite. To samo, zobaczcie, co dzieje się w świecie jako temat. Każdy jest teraz pod tablicą i ma w sobie przywołane to, co go konfrontuje z jego odwagą, bądź z jej brakiem. Kochani, jesteśmy tu po to i w progu tej wiosny mówię do Was te słowa, byśmy żyli pełnią swojej odwagi. Na co ona przyda nam się, gdy nie będziemy już w ludzkiej formie? Tutaj, na ziemi, odwaga jest odbiciem naszej boskiej wiary w samych siebie, gdy dopiero wysłaliśmy siebie w życie w warunki ziemskie. Jest przypomnieniem o tym, że sprzed czasu mieliśmy dom w pewności, jeśli chodzi o to, że jesteśmy na tyle ważni, że trzeba nam się wydarzyć. Odwaga, jeżeli masz ją w sobie, w swojej krwi, w swoim wydarzaniu, w swoim zachowaniu, jest jak najwspanialszy dar, który możesz sobą dać światu, bo kiedy jesteś w odwadze, to tak jak słońce rozprzestrzeniające się swoimi promieniami, ty masz słońce w sercu i to, co masz w sercu, jest tym słońcem po pierwsze wsparte, wchodzi w swoją potęgę, bo miłość daje moc dokładnie w ten sposób, a po drugie, twoje słońce rozświetla innych, daje twoje wartości, udziela ich, tak jak ciepła pogoda pozwala kwiatom otwierać swoje płatki i ich zapach przemieszcza się wraz z wiatrem pomiędzy różnymi krajami. Rozprzestrzenia się również i słowo, rozprzestrzenia się inspiracja, rozprzestrzenia się muzyka, magia, moc, zmiana i wolność. Dlatego połącz się z tym. Poczuj, o czym jest dla Ciebie ten czas. Wpisz swoje pytanie, jeśli jesteś gotów żyć odpowiedziami. Pamiętaj o tym, że na ziemi jesteś, ażeby ziemia została polepszona, poprawiona, uniesiona ku boskości o Twoją obecność. Jesteś na ziemi, ażeby otrzymać od siebie samego, tak jak otrzymałeś też tu, w warunkach ziemskich, to, co jest dla Ciebie do otrzymania i żeby dać to, co przynosisz. Ty jako wiadomość Boga jesteś dostarczony tam, gdzie Ciebie potrzeba. Tam, gdzie jest potrzeba, byś został utrzymany. I tak oto otrzymują Ciebie i życzę Tobie, ażeby wszystko to, co przynosisz, co chcesz dać, czym Twoja dusza pragnie się podzielić, zostało przez Ciebie dane i przez tych, którym dałeś, wzięte, otrzymane i docenione. To czas, kiedy Twoja wolność w Tobie od różnych stron, bo albo przypominasz sobie swoje możliwości, przypominasz sobie to, czy jesteś dobry w kombat, czy nie za bardzo, czy może bardziej w słowach. Jesteś teraz w takim zsumowaniu. Twoja wolność różnymi drogami, czy to przez zaufanie do samego siebie, czy to drogą przypomnienia poprzez właśnie nurkowanie w przeszłości, że zdarzyło Ci się już ująć za sobą, ta wolność wzbiera. To jest właściwe słowo. Ona szykuje się do tego, by w pełni rozkwitnąć, by stać się rzeczywistością Twoją i świata. Zobacz, o czym ta Twoja wolność jest. Zadaj sobie pytanie, z czego się wyzwalam. Zadaj sobie pytanie i miej gotowość żyć odpowiedzią, co zostawiam za sobą, co zamykam w przeszłości, co wyrywam z korzeniami z całej obecności siebie na ziemi i z całej obecności swojej na ziemi, osobistej i w kreacji. Oto Twój czas na spotkanie się, czy to zderzenie, czy to rozmowę, ze swoją własną wolnością. I w tych tranzytach planetarnych, na tym ołtarzu, ja stworzę dla Ciebie muzykę, a właściwie dzwonek koszy i woda
dają Tobie za moim pośrednictwem, a Ty wpisz swoje słowa, swoją wolną wolę w manifestację w świecie. Abrakadabra. Życzę Ci całożyciowo, całym sercem powodzenia i przez następne około 5 minut ten dźwięk jest otwarty i gotów na Twoje słowa. Wpisz je, wymów je, przekaż je swoją myślą, ale niech zbudują one jasną przyszłość dla świata. Pamiętaj, że wolność zaczyna się w Tobie. Wolność zaczyna się od uszanowania siebie i uhonorowania swojej istotności. Dlatego ujrzyj swoją wspaniałość, żyj nią i uwaga, wymagaj od całego świata, by ją zauważył i uszanował. Jesteś najlepszym sobą siebie, gwiazdą na niebie swojego życia. Lśni, abrakadabra. A teraz czas na Twoje intencje.
Abrakadabra, dokonało się.